Witajcie moi drodzy w nowym odcinku The Sims 4, spotkajmy się, witajcie upadki wariatki, dawno u niej nie byliśmy, zobaczcie, sprząta brudny prysznic bardzo dobrze, tylko mogłabyś kochana w kapciach tam nie wchodzić, F11, nie, czekajcie, tabem się wyłącza F11, co ja tu klikam, w każdym razie mamy tutaj proszę bardzo poranek, no nie, no ona niedawno wstała, ale wiecie, to jest imprezowiczka, więc ona sobie po prostu może pozwolić na dłuższe spanie, bo wraca późno do domu, czy trzeba podlać coś, halo, halo. Niestety nie, żaby rozmnożone, wszystko zrobione, właśnie, niech ona tam sobie wyczyści w międzyczasie, a ja sprzedam żaby i zaraz będziemy się wybierali na spotkanie nowego klubu, słuchajcie, także zaraz przyczajmy, co tam się dzieje na mieście i sprzedajemy te żabuczki, które zostawiliśmy, jest 1500, bardzo fajnie, bardzo ładnie, ja jestem bardzo zadowolona, no i muszę wam powiedzieć, że zbieramy hajsy na remonty albo na jakąś przeprowadzkę, no zobaczymy i teraz klikniemy sobie na kluby. Patrycja jest na razie w śmietance towarzyskiej i w mistrzach konsolety, gdzie jest przewodniczącą. Chciałabym, żeby teraz wybrała się do ideałów, bo w ideałach nigdy nie była. O, jakaś Siuban, nie byliśmy nigdy, nie znaliśmy chyba jej, a może ją poznaliśmy gdzieś na siłowni, nie wiem. Tak, zaraz tam będę, więc Patrycja dzisiaj zapozna sobie nowy klubik, jeszcze nigdy tam nie była. Poznamy sobie kolejny klub, który tutaj jest już stworzony w grze, który jest już wbudowany, który już tutaj był, więc zobaczymy, co tam się dzieje. Ok, jesteśmy na spotkaniu i cóż tu się dzieje? Zobaczcie w ogóle, jak oni ładnie, elegancko poubierani, więc może zmieniłabyś strój na oficjalny, tak, zmień strój na oficjalny, żebyś ładniej wyglądała i od razu lepiej do nich pasuje. Dlaczego oni się na basen przybierają? Ja się pytam, o co tu chodzi? Więc jesteśmy właśnie w ideałach i zaraz zobaczymy, nie, czekajcie, jesteśmy dopiero na spotkaniu, a co tutaj trzeba robić? Chciałabym się dowiedzieć. No nie wiem, tutaj są oni, tak, tutaj wszyscy się poprzebierali, to jacyś nastolatcy, myślałam, że tacyś dorośli, poprzebierali się w stroje kąpielowe, więc może tutaj po prostu trzeba pływać. Aha, tutaj jest basenik, okej, rozumiem. Także jeszcze zobaczymy, co u Patrycji jest, przyjaciółka świata, osiągnij 6 poziom charyzmy, dobrze, i 12 przyjaciół, gdzie ty biegniesz? No dobrze, przebrałaś się, o, zobaczcie, jaka crazy frog z niej, okulary. Skąd ty wziąłeś ten strój, ja ci go robiłam? A może nie pamiętam po prostu. Z dziadkiem może nie będziemy tu rozmawiać, ale gdzie są ideały nasze, gdzie oni są? Kto w ogóle jest w tym klubie? Nie ma żadnych ikonek. Dobra, tu jest jedna, oni chyba na górę idą. Czy oni mają na górze swoje spotkania, czy jak? Ja nie rozumiem tego. Tutaj oni są, dobra, usiądź sobie koło nich. Tutaj się przebierają, tak? Można przebierać, przymierzać stroje. Zaraz to porobimy. I moi kochani, chciałam wam powiedzieć, że w marcu na drugim moim kanale Glam Paula nagrywam serię Vlogmarts, czyli codzienne daily vlogi. Tam możecie oglądać moje całe życie przez cały miesiąc, także myślę, że fajna sprawa. O, ta laska to jest przewodnicząca, prawda? I tutaj, tak, ona taka jest elegantka. Musimy do niej zagadać, także weź Patrycję, chodź tutaj flirciarskie. Jakie flirciarskie? Może nie. Może takie zabawne. Przepraszam, pomyliłam się. Co, ona będzie z babą flirtować? No bez przesady. Ten w klauna się Romeo, kurde, klaun. No super sprawa. Także przymierzaj strój i weźmy sobie właśnie na codzienny przymierzymy, tylko zagadaj do tej babki, no dopiero idzie, no jaka dupka wystająca, lala, kurde, nie wierzę w to. Patrycja, czy ty nam się roztyłaś, czy zamknięte, nie możemy tam wejść? O nie, oni jej tu nie chcą, nie, dobrze, czy mamy kogoś tutaj na baseniku, z kim moglibyśmy pogadać, jest tutaj, o, zobaczcie, jakiś młodzynek. Dominik, on był w naszym klubie z chlebie, pogadaj z nim, a tu jest jakiś nastolatek, dobra, idź sobie na razie na basenie, posiedzimy, bardzo fajnie, że tu idziesz już od razu, kurde, jesteśmy niby na tym spotkaniu, a tak nie bardzo, czy możemy jeszcze raz spróbować w nim uczestniczyć, bo chyba w nim nie uczestniczymy, dołącz, dobra, trudno. Może później się tam wybierzemy. Jak na razie pogadaj sobie z tym Dominikiem, pomyśl co tam u niego. Chcemy mieć przyjaciół, także może byśmy mogli być z nim przyjaciółmi, tak? Popraw humor, bo w sumie mamy już dosyć dobry z nim kontakt, tak jak patrzę, jest troszeczkę nieswój, także może spróbujmy go uspokoić. Gdzieś tutaj było coś takiego przyjaznych, ale nie widzę. Opowiedz historię klubowicza, tak. Pogadaj sobie, narzekaj na młodzież, dokładnie. Taka narzekalska nasza Patrycja dzisiaj się zrobiła. Popraw mu humor, możesz go jeszcze poznać, czy tam coś. O Jezu, to ten dziad tak skacze? Oj, ten crazy frog taki z niego. Dennis Kim senior. Spróbujmy jeszcze raz dołączyć do tego klubu. Zobaczymy, czy da radę, tak. Gdzie to są ideały? Poproś o zaproszenie, tak? To są ideały?
członkowie klubu Ideał uczestniczą w spotkaniu. Dobrze, dobrze, no to ja bym chciała. Chciałabym tam pójść. Tylko nie można, kurde, do niej podbić, bo tu jest zamknięte. Jaja nie z tej ziemi po prostu. Spróbujmy ją ogólnie zawołać. Nie da rady. Widzicie, no coś tu się nam po prostu nie pykło z tym. Ja nie wiem. Gadasz się z tym kolesiem? Tak, chciałabym, żeby on był twoim przyjacielem, także tutaj lecimy. I akurat charyzma jej poleci, także fajnie, żartuj o politykach, dokładnie, z chlebia i tak dalej, także niech tutaj do niego zagada, pochwal szczerze. Zobaczymy, czy nam zaraz pyknie. Jak na razie mamy czterech przyjaciół, więc no jak na Patrycję naszą, to jest troszeczkę mało. Jest 18 godzina już prawie. Zaraz może wybierzemy się na jakieś żarcie. Chciałabym mieć jakiegoś takiego, kurde, fast fooda w simach moich. Jest szósty poziom charyzmy. I jest już przyjaciel też. Świetnie. Dobra, to możesz tutaj... co ty robisz? Wysyłasz SMS? Nie, nie. Co to się stało w ogóle? Ochlapana, o Jezu, no ten dziad wpadł do tego. Sprawdźmy jeszcze, co tu są za kluby. Może spróbujemy jeszcze wpaść na jakieś... no, na coś, tak? Śmietanka do siłownicy, rycerze, mistrzowie, no to tak średnio nas tu interesuje, ale niech ona pójdzie się gdzieś wybrać na żarełko, także tak, podróżujemy. W sumie idziemy sami, nie zabieramy nikogo. Dobra, leć, leć. Teraz wybierzemy gdzieś jakiś klub, jakiś bar, żebyśmy mogli sobie też coś tam zjeść. Może tego baru właśnie, gospoda czy coś. Zobaczymy. Ogólnie może byśmy odwiedzili dzisiaj chłopaka Patrycji albo jej przyjaciółkę. W sumie tak, klub Śmietanka Towarzyska jest dobry, bo oni tam zawsze gotują jedzenie, więc w sumie Patrycja mogła wbić tam na spotkanie. Kurde, może jeszcze tak zrobimy, zobaczymy. Dobra, jest tu Patka. Czy jest tu ktoś w ogóle? To najradośniejsza godzina dla skąpych simów, drinki po obniżonych cenach dla wszystkich. O, tutaj? Fajnie. Także czekaj, czekaj, zamówimy drinka, ale wiesz co, Patrycja, nie, nie, nie. Stój tu, stój, stój, stój. Przebierz się, kurde, nie łaź w stroju kąpielowym, no głupia jesteś. Działania, nie, nie działania, tylko zmień strój i weźmy sobie na oficjalny, bo mi się on bardzo podoba, jeden. Bardzo ładnie, elegancko wygląda w tym stroju. Także zamówmy sobie drinka i zaraz może polecimy na spotkanie tej śmietanki. Także zamów drinka podczas happy hour, bardzo fajna sprawa i zobaczcie, obniżone są, bardzo to lubię. Co weźmiemy? Coś może drugiego? Gorący dym. Nie, no tutaj trochę nas nie stać na to, więc weźmy sobie po prostu zwykłego wkrętaka. Leć, Patka, zamów. Podgłośnijmy może muzykę. A to kto siedzi? O, Dominik znowu tu przylas. A kto tu? To on, ktoś płacze, czy... Co to się dzieje? W szafie ktoś płakał, nie wierzę. A co to za koleś? Michał Zuch. Jakie w ogóle gogle. Landgrabowy. Oj, Patrycji chyba się spodobało. Fanka, fanka. Na drinku. Takie selfie na drinku, tak? Nie, nie mogę jej zrobić takiego ładnego, ładnego zdjątka. Oj, ten ziewa. Ten po pracy chyba przylazł, widzicie to? Dobra, Patrycja, wypij sobie. Zagadaj do tego kolesia, spróbujmy go poznać. Wesołe zapoznanie. On jest taki dziwny. Dla mnie on trochę wygląda jak kosmita. Ja bym powiedziała, że to jest kosmita, wiecie? Wyserni. Patrzcie, drink stoi w powietrzu. Zawsze mi to rozwala. Pij tego drina, halo, halo, koleżanko. Możemy do niego zagadać. Szczęśliwy, poprawimy mu humor. Tak, tak, zapytamy go o zawód. Ciekawe, czym ten koleś się zajmuje. Czy jest zawodową kosmitą? Kosmitów ostatnio poznaliśmy i Patrycja za nimi nie przepadała, także miejmy nadzieję, że kosmitą nie jest. Taki zdziwiony. Tylko byś to wypiła, koleżanko moja. Pij, 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 zobaczcie. Okej. Okay. Praca Sima, bywalec balu, miejsce pracy. To on tutaj... Co, to jest jego praca? Podjęta kariera bywalec baru. No dobra, dobra. Chyba, że tutaj jest jakimś tajemniczym klientem, który sprawdza, czy jest dobra obsługa. Nie wiem, nie wiem. Dobra, weź, weź dopijaj tego drina, już jesteś... No, no, wypiłaś, ok. Także teraz zróbmy sobie śmietankę towarzyską i rozpoczniemy spotkanie. Parcela Latarnia. Tak, czyli to jest parcela tam, gdzie mieszka nie Candy. Jak ona się nazywa? Nie pamiętam. Tak, właśnie ona tu mieszka. Klara, Klara. Candy to jest taka z różowymi włosami, dokładnie. Także tutaj jest przepiękna, przepiękna stylówka naszej Patrycji i niech sobie tutaj przylezie, czy ktoś będzie w ogóle robił jakieś żarcie. Chciałabym się dowiedzieć, bo Patrycja bardzo chętnie by sobie coś zjadła, ale na początku niech pójdzie do łazienki.
I dzisiaj na pewno też jakaś imprezka w klubie będzie. Właśnie dawno nie robiliśmy spotkania mistrzów konsolety, więc może dzisiaj też je zrobimy. Ktoś robi żarcie? Ue, co ty, babo? Patrzcie, Kamila, szalona, crazy, crazy frog, ja dzisiaj mówię. Idź, Patrycja, skorzystaj, a żabkę rozmnożymy, bo właśnie, bo można. Można to zrobić. Patrzcie, jak rzuca nożem. Poszło do łazienki. Czy, gdzie jest w ogóle ta Klara? Klara, dobrze mówię? Tak, chyba tak. Dzieciu tu siedzi. No jak mnie wnerwia, jak są takie wysokie parcele, że mi to lata po prostu. Ogólnie chata bardzo wielka, taka przestronna, więc nawet aż za dużo miejsca, można by powiedzieć. Tak, tak. No i co tu się dzieje? Robi jedzenie. Mam nadzieję, że robi dla wszystkich, nie tylko dla siebie. Tu Patrycja jest, pięknie. Siedzi tu koło Mili, może usiądzie? Usiądź i pogadaj do niej. To będzie taka... Ona jest dorosła, to ona może być taką twoją jakby ciocią, prawda? Więc zapytaj ją, jak minął dzień, tak, tak, popraw humor. A tutaj jest, proszę bardzo, Bjorn. On zrobił jedzenie tylko dla siebie. Nie, 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 weź sobie porcję, proszę bardzo, weź porcję. A co to jest za jedzenie? Tilapia z patelni. Tilapia to rybka. Czekaj, nie siadaj tam, weź na początku żarcie. Przyszłaś tu po jedzenie, Patrycja, darmowe żarcie. To jest po prostu wariatka, widzicie? Umie się zakręcić. No i pogadasz sobie teraz. Zaproponuj szalony plan, właśnie, pogadaj sobie z nią. Rozmawiaj o wartości nieruchomości. Sztuczka, nie, no nie będziemy, niewiarygodna historia. I sobie tam pogadajcie, pogadajcie i zaraz imprezka, jumpreska, tylko niech ona to zje ładnie. Czemu ona nic nie je? Patrzcie, w ogóle nie leci jej. Dziewczyno! Myślałam, że ty będziesz jeść i rozmawiać, ja nie wiem. Czemu ona tego nie je? Patrzcie na to, przyspieszam. I ciul! Nie, to musisz skończyć z nią rozmowę. A, dobra, jest. Dum, dum, dum. Jakaś muzyka taka spokojna, widzicie? Czekajcie, zrobimy głośność muzyki na wysoką. Taka akurat do jedzonka. Oj, tu mała przyszła. Elsa. O, Elsa, jak fajna ksywka. Znaczy imię. Tutaj też nastolatka, ale matki nie ma. Chcieliśmy pogadać sobie dzisiaj z Klarą, jako przyjaciółeczką naszą. Dobra, gadaj dalej z nią. O technikach DJ-owania, no raczej nie. Narzekaj na miejscową. Przepraszam, młodzież to lepiej, nie? Zmiany się... O dobra, uciekła. Patrzcie, jak mała pięknie tańczy. Tak się rusza. Dobra, Patka, najadłaś się? Jak się najadłaś, to robimy dzisiaj imprezę. Właśnie, zróbmy imprezę. Gdzie to jest? Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Tak, tylko niech sobie dokończy. Jest 23, więc mam nadzieję, że jeszcze ludzie się zjawią, że nie śpią. Jest czwartek, więc powinna być jumpreska gruba na mieście. Dobra, weź kończ. Dobra, najadła się. I na podłogę, jak? A jak? Sorry. Jak się dużo gada, jak się Simsy nagrywa, to zawsze głos tracę. Wybierz zajęcie. Impreza taneczna, impreza czarno-biała, impreza kostiumowa incognito. O, fajne to jest. Zróbmy sobie to. Ale zobaczymy w ogóle gdzie. Gospodarz to będzie Patka i teraz zaprośmy sobie gości, zaprosimy, czekajcie, tak polećmy, z kim mamy dosyć dobre kontakty, z Bellą, gdzie jest ten jej chłopak, Markus, Mile weźmiemy, bo ona tak niech się przybierze, a gdzie jest ta Klara cała, czy ona umarła, jest, Candy, jakiś chłopaków może jeszcze zaprośmy. Dominika. Tego. Ile jeszcze? Wymagane 2, maksymalnie 5. A ile ja zaznaczyłam? Nie wiem. Zoe. Mieliśmy tego Romeo zaprosić, ale ja go tu nie widzę. Dobra jest. I Jade Rossa. No chyba tak. Raz. Przeliczmy to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jeszcze kogoś weźmiemy. Weźmy sobie... O, weźmy sobie kosmitów, choć ją trochę wkurzali. Capricciose. Jakichś typów, żeby same chłopy, żeby same baby nie były. Tego można wziąć i Lotario weźmiemy, dobra. A gdzie to będzie w ogóle? Rzemieniowiec, miksolog. Nie chcemy. Bar. Bar wrzeszcząca lama. Gospoda w starej dzielnicy. Klub nocny. Aksamit, dyskoteka pana europejska. Lubię tą dyskotekę, więc tu się wybierzemy. 250 wydaliśmy, dosyć dużo, ale myślę, że będzie fajna jumpreska.
Impreza kostiumowa, świetnie. Dobra, jak widzicie, zaczęło się tylko... Dlaczego Patrycja się nie przebrała? To jest twój strój? Brzydko wyglądasz, patrzcie. A gdzie są kosmici? Którzy to są kosmici? To jest Mila. Czekajcie, miała być to jakaś kosmitka. Bella Ćwir, Diana Caliente. Dobra, może jeszcze nie wszyscy się tutaj pojawili, ale byś zmieniła ten strój. Czy ja mogę to zmienić? Zmień strój na imprezę. Nie, dobra, no jak już tak jest, to już niech tak będzie. I co my tu mamy? Rozmawiaj z gośćmi o kostiumach także, proszę bardzo. Zaczynamy rozmowę. Podziękuj za przybycie też, możesz? Zapasz herbatę. Ostre skrzydełka, nie da się chyba tego zrobić. Upiecz tort hamburgerowy, niech simowie grają w gry w tym samym momencie. No ale gdzie, no w dyskotece mam to robić? Patrzcie, klaun przylas. Do góry, do środka wchodzimy. Podejdź tu. Fajna nuta. Impreza z kostiumami. Ej, ona się tak samo przybrała jak Patrycja. Fajnie, fajnie. Bardzo mi się podoba, że tu ludzie są tak ustawieni. Wee, wee, wee! Je, je, je! Aha! Dobre, dobre to było. Dobra, gdzie jest nasza Patrycja? Ja się pytam. Gdzie? Gdzie są kosmici? Też chciałam się dowiedzieć. A to kto? Czekajcie, czekajcie. To jest... No pokaż się, hot dog. Romeo tutaj jest, kurde. A gdzie jest jej chłopak? Tak bym się chciała też zapytać. Antoni Mazur. O, jest kosmitka przylazła. Tak, tak, Magdalena Bocian, to jest kosmitka. Więc tak, rozmawiamy o kostiumach. To jest jej chłopak chyba, ciemniutki. Dokładnie, dostawca pizzy. O kurde, jak ta kosmitka się odezwie, to też niezły jajam. Dobra, mieliśmy rozmawiać o kostiumach, więc gdzie to jest? Pochwal kostium, dokładnie tak. Tutaj pochwalimy też kostium kolejny. Gdzie tutaj są te rozmowy o kostiumach? Ja tego nie widzę. Czy wy to widzicie? Rozmawiaj o imprezie. No porozmawiajcie. Czy ta impreza się kończy, czy co to oznacza? Co to jest te czerwone? Że ona taka krótka jest? Ej, w ogóle wyłączyłam te... Znaczy nie wyłączyłam. Coś mi się stało, że mi się mod wyłączył na imprezę, że dłuższej, że więcej gości. Nie wiem, co to, o co tu chodzi. Fajna jumpreska, no nie? Fajna perspektywa tamta jest. Tak, rozmawiaj o kostiumach. No to była jedna rozmowa, więc pogadajmy ze wszystkimi tutaj, proszę bardzo. Kurde, mam za nisko krzesło. Mam nadzieję, że teraz będzie git. I teraz podbijamy... Kurde! Wkurzam się. Podbijamy tu do ludzi i gadamy o kostiumach. Kogo pochwalimy? Hot doga musimy pochwalić. To jest najlepszy kostium, kurde, wygrał. Pochwal kostium. Poznała cechy aktywne. No to cieszymy się bardzo. Do kosmity też powiemy, że fajny strój. Rozmawiaj o dziwnym ciśnieniu atmosferycznym. Jezu, no może nie będziemy tak gadać, to bez sensu. Podziękujemy za przybycie również. Upiecz tort hamburgerowy, tego nie zrobimy. Niech simowie grają w gry w tym samym momencie. No to tak średnio trochę, bo to jest bardziej impreza taneczna niż ten. No to nie będziemy tego tak wypełniać, tylko po prostu sobie potańczmy. Więc spróbujmy zrobić tak. Pojedynek taneczny, ćwicz. Pojedynek taneczny weźmiemy sobie z kimś z hot dogiem, to będzie śmiesznie wyglądało. Ciekawe, czy się zgodzi. Idź, Patrycja, tam. Tudurum, tym tyrurum. Paruwa. Paruwa będzie tańczyć z nami, czy nie? Tak? Paruwo, zgadzasz się? O, ta. Parówka na parkiecie, to będą jaja. Nara! Uciekać. Idź sobie, Klara, stąd. Tańczymy. Chciałabym zrobić taki klub z przebraniami, takimi śmiesznymi. Uwaga, Patrycja startuje. Wszyscy oglądają, patrzcie na to. Wow! Ubo, ubo! Uwaga, Paruwa tańczy. Tańcz, Parówka. Patrzcie, w jakich kapciach w ogóle wyskoczył w rajstopach, nie wierzę w to. Wszyscy jak się dobrze bawią, zobaczcie na to, no to mi się mega podoba. Zobaczcie tutaj, jak sobie kręcą główkami.
Peruwa, tańcz. On tylko tak się podryguje, podryguje i kurde nic nie robi, ja nie wiem. I ale zrobił, wyświrował. A ta jak tańczy? To jest ta kurde mila? To tak wiecie, w przebraniu może lepiej się czuje, ja nie wiem. Turururu. To nie jest za bardzo pojedynek ten nasz. Chciałabym taką interakcję tańczy razem, ale chyba się nie da. Potańcz sama chociaż. Dawaj. Myślę, że bardzo fajna ta imprezka. Poznamy, zderzymy się biodrami, to będzie spoko. Patrz jak tańczy. Czy widzieliście w ogóle mój odcinek z omeglami, gdzie tańczyłam razem z ludźmi do Arab Techno? To było dobre. Więc jak nie widzieliście, to wpadajcie tam. Bo tam jeden koleś miał taki taniec śmieszny. Ja wam zaraz to pokażę. Patrzcie na to. Było tak. To jest po prostu mój hit. O, tak się tańczy. Dobra. Pogadaj sobie z tymi ludźmi, bo tutaj tak trochę słabiutko, że nie gadacie. Gadajcie wszyscy. Może byśmy razem drinka. Chciałam powiedzieć, drinka byłoby fajnie zamówić, ale... Ale chyba już dzisiaj piła Patrycja, więc raczej kolejnego to tak trochę średnio byłoby. Patrzcie, taka capricciosa jak się przebrała, śmiesznie. Entuzjazmu się zainteresowaniami. Troszeczkę grubo wyglądasz tym klaunie, no ale cóż, to miało być przebranie, no to są. Pewna siebie, gadaj dalej. Kogo tu jeszcze weźmiemy do rozmowy? Mile. Przestrasz, no nie będziemy straszyć. A tu kto tańczy? Ćwirowa. Poznamy ją. Patrzcie, Ćwirowa też dobrze tańczy. Tańcz. No kurde, jak chciałam ją pokazać, to wiecie. Zoe, jeszcze wszyscy taki czarny przyszli. To nie jest kurde impreza duchów, ja chciałabym powiedzieć. O kurde, Tajek też bansuje. Zobaczcie, poprawimy jej humor. Susu, wszyscy. Porozmawiamy. Można? Obraź mówiąc o kostiumie. Nie, pochwalimy kostium tylko. Tutaj też pochwalimy kostium. Wszystkich czarnych pochwalimy teraz. Jeszcze tutaj mamy taką opcję. Halo! Podziękuj za przybycie. Niech będzie. Fajna ta jumpreska jest, podoba mi się. Wszyscy sobie tutaj świetnie bawią się w tle, że tak powiem, kostiumowych parówek. Albo duchów. Tak się patrzy, a wnerwiona. A gdzie jest mój kurde kosmita? Kto to robi, te przysiadki? Pompeczki, to jest właśnie kosmitka. Tak. Podziękujemy też za przybycie. Co to jest? Za 59 minut pozostały czas. No cóż, no tak to wygląda, więc tak to jest. Infolius? Pochwaliłaś strój klauna, czy nie? Tak, pochwal. I kolejna paruwa tam świruje. Kurde, dlaczego mi tak lata dzisiaj ten obraz? O, na górze są na drinach, zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. Chipsiki zamówił ktoś, bym zabrała to, ale nie da się. A, bym taka była złodziejka chipsów. Tak mnie zawsze śmieszy, jak oni gadają, naprawdę. To jest śmieszne, zderz się biodrami. Taki śmieszny simowy język. Uwaga! Zaraz by coś jeszcze wybuchło. No to co, no to zaraz imprezka będzie ukończona. Może jeszcze z kimś pogadajmy, pochwalmy jeszcze czyjś strój. Byłoby fajnie, żeby wiecie, chociaż są jedną rzecz. Jedną rzecz wypełnić z tych wszystkich wymaganych. Jest tutaj ten pochwal strój. Dziękuję za przybycie tylko. Kurde, nie mogę tego znaleźć. Chyba, że to dalej będę musiała gdzie indziej patrzeć. Więcej opcji przyjaznych. Nie wiem. Jakoś nie mogę tego ogarnąć. Gdzie to wszyscy poszli? Dlaczego tak mało tu ludzi nagle się zrobiło? Zoe, pochwaliliśmy ją czy nie? Spróbujmy to jeszcze ogarnąć. Do końca. Nie. Niepowodzenie, niezdobyty nagród. No dobra, ale nie chodziło nam o zdobycie nagród. Także Patrycja zmień strój na oficjalny jeden. I jeszcze wybierzmy się gdzieś. Tak. Podróżujemy.
Dokładnie, podróżuj. W ogóle uciekli nam wszyscy chłopaki, tak? Dominik nam uciekł, nasz chłopak Markus, także no tak, tak powiem, słabo, słabo. Chciała sobie z nimi pogadać, a tutaj nie za bardzo. Gdzie sobie wbijemy, tak myślę? Może do tych labiryntów wejdziemy, bo tam czasami jakieś imprezki są wieczorem, może jakiegoś ducha spotkamy. No, Patrycja dzisiaj taka trochę jest, powiem wam, elegancka, więc może się nadawać jej stylowa, żeby tam pójść. Okidoki, jesteśmy tutaj i oczywiście przywitały nas niezwykle duchy Mimo za flirciarskie zapoznanie, tak? Cóż to za... Albo nas flirciarska, dlatego flirciarskie zapoznania. A to kto? Pokaż się. Yuki Bear. Słuchajcie, jest godzina piąta już? Ja myślałam ogólnie, że jest, wiecie co? Ogólnie myślałam, że jest jeszcze noc, a tu już jasno. Także chyba Patrycja musi wracać do domu. No, bez kitu, zróbmy tak. Niech ona wraca. Albo wybijmy na to spotkanie tych rycerzy. Nie, no za daleko się zagalopowała. Trzeba wracać do domu. Także klikniemy jej tutaj. Niech sobie pójdzie z buta. No, po imprezie. Nie ma to tamto. Więc moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to poproszę o kciuki w górę. To będę więcej nagrywała właśnie tej serii The Sims 4 Spotkajmy się. No i od razu wam powiem, że już niedługo nowa seria Simsowa, także czekajcie, czekajcie i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Taki na dole czerwony przycisk subskrybuj. Zapraszam bardzo serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaczki. Pa, pa!